W miniony weekend Wrocław gościł przygotowującą się do Mistrzostw Świata w Manchesterze reprezentację Polski w lacrosie. Po etapie selekcji przyszedł czas na pierwsze treningi taktyczne, nad którymi to właśnie w stolicy Dolnego Śląska pracowali biało-czerwoni. Na chwilę obecną pracujemy tylko i wyłącznie nad tym, żeby się zgrać, żeby połączyć różne style poszczególnych zawodników, charaktery, jakoś muszą w końcu zagrać, żeby to wszystko stworzyło jeden monolit, który będzie mógł się nazywać zespołem. Trenerem polskiej kadry jest były reprezentant Niemiec Christian Zwicker. Mieszkający na stałe w Stanach Zjednoczonych szkoleniowiec posiada olbrzymie doświadczenie i wiedzę, która dla naszych młodych reprezentantów będzie bezcenna podczas tak ważnego turnieju. Mimo odległości trener na bieżąco śledzi poczynania i postępy zespołu. Był tutaj, przekazał nam swoją filozofię ogólną, wytyczne, co mamy trenować, w jaki sposób. I jesteśmy w ciągłym kontakcie, żyjemy w XXI wieku, także internet, Skype, także jesteśmy w ciągłym kontakcie właściwie, zdajemy sprawozdania, co tu robimy, jak poszło. Chociaż przed zawodnikami jeszcze dużo pracy, cieszyć może fakt, że już na początku przygotowań zdają sobie sprawę, co to znaczy grać z orłem na piersi. Oczywiście jedziemy dać się wszystko. Ale jako sportowiec muszę powiedzieć, że jedziemy, żeby wygrać. Oczywiście realność tych założeń może nie jest największa, ale innego nastawienia, jeżeli ktoś powinien z innym nastawieniem, to moim zdaniem nie powinien tej koszulki nosić. Lacrosse jest wciąż raczkującą w Polsce dyscypliną, ale osiągnięcie przez młodych reprezentantów sukcesu na Mistrzostwach Świata może to z dnia na dzień zmienić, czego oczywiście kibicom i samym zawodnikom życzymy.